Ja powiem bardzo krótko. Otrzymaliśmy dwa potężne ciosy. Najpierw Wejherowie, dzisiaj w Kluczborku. W 100% odpowiedzialność za te wyniki biorę ja. Natomiast w następnym meczu do tego muszą się dołożyć też, do tej odpowiedzialności muszą się dołożyć nasi zawodnicy. Moi właściwie zawodnicy i w tym momencie decydującą sprawą będzie charakter i umiejętności, które ten zespół posiada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan trener Andrzej Kąpiński. Ja też może krótko powiem, dlatego że nie chciałbym dłużej mówić o trenera gości. No przede wszystkim zaprezentowaliśmy się dzisiaj bardzo dobrze, jeżeli chodzi o skuteczność i o stwarzanie sytuacji bramkowych. W poprzednim meczu również te sytuacje były, natomiast nie było bramek. Dzisiaj bardzo szybko zdobyliśmy 3. No i myślę, że ten mecz do końca kontrolowaliśmy, chociaż stałych fragmentów po stronie gości było tyle, że chyba trudno było zaliczyć. Natomiast no myślę, że zagraliśmy przede wszystkim mądrze i odpowiedzialnie. No i cieszę się z tych 3 punktów, natomiast tutaj dalej trzeba po prostu poziom odpowiedniej gry utrzymać, dlatego że kolejny mecz przed nami, na pewno równie ciężki, dlatego że na wyjeździe, potem kolejny na wyjeździe. Dlatego no, patrzymy do przodu. Wygraliśmy, myślę, mecz kluczowy. Otworzyliśmy sobie drogę do tego, żeby znaleźć się w ósemce i musimy to kontynuować. Dziękuję.